to panuje mikroklimat, rzekłbym, bo Holandia to nieduży kraj, dlatego chciałem tak... A także promocją. Ja nie ukrywam, proszę Państwa, że mój kontakt z panią Agnieszką rozpoczął się od tego, że za czym malarstwem pani Agnieszka uwiodła mnie słowem. Ponieważ bardzo tak się stało, że przychodzi taki moment w życiu kobiety, że robi się tak zwane resume. Pani Agnieszka jest chyba w tej chwili na tym etapie, jest emocjonalnie bardzo związana z Łodzią. Opracowała graficznie album Zachowaj Łódź w sercu, a w ogóle w rozmowach takich naszych wywnioskowałam, że no Holandia owszem, to plon, który dzisiaj oglądamy na wystawie, czteroletni pobyt pani Agnieszki w Holandii, ale Polska, po prostu Polska i Łódź. Serdecznie gratuluję pani Agnieszko tej wystawy, cieszę się ogromnie, że spełniły się pani plany, że mogliśmy pani w tym pomóc, że ta wystawa jest dzisiaj i życzymy oczywiście wielu wystaw, wielu twórczych pomysłów, no i nie tylko Holandii. Oj, ogromnie przyjemnie jest zrobić wystawę, chociażby, żeby was wszystkich zobaczyć. Już wiem, po co to robię. Przede wszystkim chciałabym pani Oli podziękować za to, że udało nam się tą wystawę zrobić szybko, że ona jest dokładnie w momencie, w którym się marzył i że jest dokładnie właśnie tutaj. Parę metrów w sumie od miejsca, gdzie te obrazy powstawały, dlatego że w Holandii powstały dziesiątki rysunków jakby na ten temat, ale obrazy jakby sumujące cały kształt miały powstać właśnie w Łodzi, tak się stało. To jest plon ostatniego pół roku dokładnie. Moje wedewrance to piękne holenderskie, ale tak po prostu z języka polskiego mówiąc najprościej, to moje wspomnienia, moje krajobrazy, moje nastroje, wszystko to, co było i refleksja na ten temat, wszystko to, co było moim udziałem przez może nie 4, może 3 lata, nie wiem, wiele tych wyjazdów było. W każdym razie był ładny kawałek życia, emocjonalnie około 10 lat wyjazdów. To jest właśnie taka refleksja, gdy 18 przełożonych na obrazów, które uważam za, że to moje własne polega również na technice, w której te obrazy są wykonane, ponieważ ta technika zrodziła się faktycznie tam, w Holandii, w kraju tulipanów, żeglarzy, ale przede wszystkim miłośników sztuki i rękodzieła, w kraju niezwykle według mnie tolerancyjnym. I w kraju, w którym właściwie nigdzie tak bezpiecznie nie czułam się jak tam. Dlatego postanowiłam część tej swojej działalności poświęcić właśnie Nederlandom, a nie czemu innemu. Ostatnio udało mi się wprawdzie, powiem szczerze, znaleźć taki zakątek w Łodzi, który bardzo przystaje do tej Holandii i daje to pewne poczucie wolności. Rosną tam stare wierzby i jest szereg innych elementów, które łączy te dwa kraje, to są stoki. I mam nadzieję, że w przyszłości spotkamy się w związku z tym. Nie wiem, czy to stoki będą tematem, ale na pewno będzie to coś łódzkiego, co być może w tej technice mieszanej własnej, która po prostu tak najprościej polega na tym, że ja staram się farbować te płótna ekoliną nastrojów, rysuję potem na nich pastelami jakieś takie z pozoru niewinne motywy, potem je ukonkretniam akrylem, a na koniec dodaję te błyszczące laserunki i mam nadzieję, że to one Państwu dzisiaj przybliżą i jakby światło samo w tych laserunkach wyreżyseruje opowieść dla Państwa,
właśnie w tej galerii i jakoś tak właściwie rozłoży akcenty znaczeniowe w tych obrazach. Także serdecznie zapraszam do obejrzenia tej wystawy. Jest mi naprawdę niezwykle miło, że mimo tej straszliwej duchoty dzisiaj, takiej nieholenderskiej pogody, której nie zamawiałam absolutnie na dzisiaj, udało nam się tutaj przy tej okazji spotkać z tego miejsca. Poza tym, że niezwykle jestem wdzięczna Łódzkiemu Domu Kultury i właśnie Pani przede wszystkim na to, że tak szybko, emocjonalnie i z taką ogromną przyjemnością zareagowała na moją prośbę, to chciałabym również z tego miejsca podziękować mojemu mężowi, bo ta wystawa, moje Nederlandce, to taki prezent na urodziny. To po prostu 18 obrażeń spakowanych na płótnach na nasze 40. I to dzięki jego wysiłkowi, tym Amsterdamom zdobywanym w pocie czoła, udało się niewątpliwie te obrazy namalować. I jeszcze byłoby prawdopodobnie sporo osób, którym powinnam podziękować w tym miejscu, bo jakiś tam udział w tym, że udało mi się to stworzyć, jest niewątpliwy, ale chciałabym również z tego miejsca zaakcentować i podziękować Piotrowi Grobińskiemu, który jest autorem tekstu do mojego katalogu i jest to, uważam, nie tylko dobry tekst, ale on jest po prostu fajny. Piotrze, nie wiem, gdzie jesteś, ale bardzo Ci za niego dziękuję. I życząc miłej lektury i obejrzenia obrazu, wszystkiego dobrego dla wszystkich Państwa przy okazji.
czas skończyć z tym, bo mówię, Holandia jest tutaj. I teraz będzie coś innego, co nie znaczy, że to nie będzie. Mam nadzieję, że będzie to dalszy rozwój jakby tej metody własnej, jakby podchodzenia do sprawy. Natomiast temat to będzie jakiś temat na to, że to wszystko można znaleźć w Łodzi, można znaleźć w Bieszczadach, może gdzieś tam przeszkadza.